Moim i Państwa porannym gościem jest dzisiaj Łukasz Sowada, przewodniczący Rady Miasta Opola. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. No i dzisiaj kolejna już sesja, kolejna, ale bardzo ważna, bo ostatnia sesja Rady Miasta tej kadencji. Nad czym będą pochylali się radni dzisiaj? Tak, dzisiaj mamy faktycznie, mimo że znamy już skład nowej Rady Miasta po wyborach 7 kwietnia, to mamy jeszcze ostatnią sesję starej kadencji, czyli 8 kadencji Rady Miasta, ponieważ kadencja trwa do końca kwietnia. To jest taka istotna informacja, nowa kadencja, nowa Rada dopiero spotka się 3 maja, to już wiemy, jest zwołana pierwsza inauguracyjna sesja 9 kadencji. Natomiast dzisiaj zwykła sesja merytoryczna, która wynikała z harmonogramu pracy Rady Miasta przyjętego w roku poprzednim. Kilkanaście uchwał merytorycznych. W zasadzie są to takie uchwały porządkowe, nie ma tam żadnych rewolucyjnych też uchwał. Myślę, że to też pan prezydent tak przedstawił i przedłożył te projekty uchwał, żeby już też ta ustępująca kadencja nie zajmowała się jakimiś kluczowymi zagadnieniami. Myślę, że to jest bardzo w porządku, więc dzisiaj sesja merytoryczna, kilkanaście porządkowych uchwał do przyjęcia, a później zakończenie kadencji dla radnych, dla wszystkich osób współpracujących z Urzędu Miasta, z radnymi. To po zakończeniu tej formalnej, merytorycznej sesji, mniej więcej pół godziny później, zapraszamy wszystkich radnych do udziału w takim zakończeniu, podsumowaniu i też podziękowaniu i radnym, i wszystkim, którzy współpracowali z Radą Miasta za te 5,5 roku już pracy. Czyli tak jakieś drobne świętowanie jest przewidziane. Drobne świętowanie, tak, tylko nie podczas tej części tej sesji merytorycznej, tylko po zakończeniu tej sesji mamy zaplanowane takie po prostu krótkie spotkanie podsumowujące. Tak jak powiedziałem, chcemy podziękować wszystkim za współpracę. No właśnie, ta kadencja była wyjątkowa. Ona nie dość, że tak jak już pan powiedział, została wydłużona, tak? Do tych 5 lat, tak naprawdę trwała ponad 5 lat. No to też były takie niecodzienne i nieprzewidziane wydarzenia, tak? Czyli na przykład pandemia, trzeba było się przeorganizować, pamiętając, że jakby sesja Rady Miasta i obsługa sesji to nie jest tylko zgromadzenie radnych. Tylko to też jest cała obsługa, tak? Znaczy tak, no ja mówię i nawet w takim sprawozdaniu, które wydajemy co roku, tutaj miałem akurat taką chęć, aby co roku było wydane takie sprawozdanie z danego roku działalności. Teraz wydaliśmy takie podsumowujące już całą 5,5-letnią kadencję. Napisałem w tym słowie wstępu taką informację, że to ze wszechmiar szczególna i wyjątkowa kadencja, ponieważ tak, po pierwsze została wydłużona o rok. Ustawowo wszystkie organy już w tej chwili trwają 5, a nie 4 lata. Tak jak do tej pory. Dodatkowo jeszcze o pół roku ze względu na wybory parlamentarne, które teoretycznie zdublowałyby się z terminem samorządowych na jesieni 2023, więc 5,5 roku. Tak? Wyjątkowa też ze względu na to, o czym pani powiedziała, czyli mamy pandemię, która wymusiła przeorganizowanie totalne pracy Rady Miasta, czyli organu, który jest ustawowy, który musi obradować, żeby zachować ciągłość stanowienia tego prawa i uchwalania tego prawa w charakterze lokalnym, czyli musieliśmy tutaj dostosować na przykład statut do możliwości posiedzeń w trybie online. To oczywiście zostało ustawowo też szybko w miarę przeprowadzone, ale w każdym statucie musiała wejść taka możliwość, więc szybko trzeba było zmienić statut miasta i pamiętacie Państwo, wszyscy obradowaliśmy w trybie zdalnym. Na szczęście samorządy już od dłuższego czasu, w zasadzie wszystkie, nawet w najmniejszych gminach są wyposażone w urządzenia do głosowania elektroniczne, więc nawet na odległość one po prostu te głosowania były pod kontrolą. One odbywają się i tak w trybie elektronicznym. Natomiast był potrzebny system do komunikacji. To zostało wdrożone. Później mieliśmy przez jakiś czas też sesję w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym. To z kolei w trakcie tych obostrzeń pandemijnych zapewniało minimalne odległości osób od siebie i też obsługę. Więc jakby kilka rozwiązań, które zostało wdrożonych, ale pozwoliło to nam skutecznie obradować w trakcie no, tych kilku miesięcy trwania pandemii w tych szczytach zachorowań. Natomiast później znowu wojna w Ukrainie. To kolejny taki, myślę, kryzysowy moment, gdzie no, fala uchodźców napływa do miast, do wszystkich miast w Polsce i też te miasta bardzo szybko podejmują interwencje, podejmują uchwały, które umożliwiają wsparcie na przykład Ukraińców. Tak? Dostosowaliśmy cały system oświaty do tego, żeby mógł przyjąć dzieci, które z Ukrainy tutaj przyjechały, przecież w liczbie też prawie 2000. No, to była naprawdę skala na początku bardzo duża. W tej chwili to się troszkę unormowało, ale i tak obserwujemy, że sporo mieszkańców z Ukrainy zostało w mieście. No i gdzieś tam ta pomoc cały czas ze strony samorządu, tak jak powiedziałem, nie tylko Opola jest zapewniona.
No i ostatnim takim elementem stanowiącym też trochę o wyjątkowości tej kadencji było to, że w sumie relatywnie dużo zmian w składzie Rady Miasta nastąpiło. Tak, były to zmiany kadrowe z różnych przyczyn. Z różnych przyczyn w sumie łącznie w obecnej kadencji na 25 radnych wynikających z ustawy mandat pełniło 29 radnych. Mieliśmy 4 radnych powołanych w trakcie kadencji, którzy ślubowali. Była to pani profesor Anna Tabisz, była to pani radna Danuta Sokołowska świętej pamięci, która niestety zmarła też właśnie w wyniku COVID-19. Także to była niepowetowana i jest nadal strata dla polskiego samorządu. Zresztą pani Danusia też była wolontariuszką w trakcie COVID-u, mimo że też już starsza osoba, no niesamowicie się angażowała i to była naprawdę wielka strata, jest nadal i bardzo z wielką życzliwością i sympatią wspominam panią Danutę, bo była naprawdę taką społeczniczką z krwi i kości. W jej miejsce weszła pani Urszula Zajączkowska, no i jeszcze w miejsce wygaszonego przez komisarza wyborczego mandatu radnego z PiS-u pana Szymańskiego weszła pani radna Krystyna Duda. To była kolejna zmiana. W ten sposób 4 radnych, którzy w pierwszym fakcie wyborczym nie zostali radnymi, nie uzyskali tego mandatu, w trakcie kadencji objęli mandat. Mm-hmm. I jeszcze dziś naczelnik Aleksander Iszczuk. On też przecież tak był powołany, tak, natomiast został naczelnikiem. Dokładnie. Nie mógł łączyć funkcji pracownika Urzędu Miasta z funkcją radnego, dlatego też musiał złożyć rezygnację. Podobnie złożył rezygnację profesor Marek Masnyk. Mm-hmm. Mam przed sobą statystyki tej kadencji. 611 interpelacji radnych, 294 zapytania, 552 zgłoszenia z dyżurów i 596 wniosków do budżetu. Tak. Rozumiem, że to rekordowe liczby. Rekordowe ze względu na to, że no kadencja była rekordowo długa, natomiast też ta aktywność radnych jest i ona jest oczekiwana w mojej ocenie, ponieważ no radny realizuje czy ten swój mandat poprzez spotkania z mieszkańcami. Tak? Jest częścią jakiejś społeczności lokalnej i powinien być takim przedłużeniem niejako głosu mieszkańców, więc czy spotkania w ramach dyżurów radnych, czy wnioski do budżetu, które składają, czy interpelacje w jakichś bardziej ważnych, kluczowych sprawach miejskich, to właśnie są te narzędzia, którymi radni się posługują i bardzo dobrze się dzieje, że z tych narzędzi korzystają. Oczywiście nie jest tak, że w 100% wszystkie wnioski, wszystkie interpelacje, czy nawet zgłoszenia z dyżurów są załatwiane, bo spraw jest naprawdę bardzo dużo i one są o różnym charakterze i wagi, ale też w różnych obszarach funkcjonowania samorządu, no bo wiadomo, samorząd też funkcjonuje w różnych obszarach. Ale bardzo dobrze się dzieje, że faktycznie radni byli aktywni. Oczywiście tam w tych statystykach są radni, którzy wysuwali się gdzieś tam na prowadzenie, ale to też pokazuje później takie jakby ma odzwierciedlenie w wyniku wyborów. Że ci radni, którzy faktycznie spotykają się często z mieszkańcami, organizują dyżury i tak dalej, to uzyskują w kolejnych kadencjach, w kolejnych wyborach bardzo dobre wyniki wyborcze. To pokazuje, że po prostu radnym się jest przez całą kadencję, a nie tylko miesiąc czy dwa miesiące przed wyborami. Ja tak to postrzegam i ja widzę pewną prawidłowość w tej pracy radnych, a niestety ci, którzy budzą się na ostatnią chwilę, no to często są później zaskoczeni wynikiem wyborczym. Chciałabym teraz jeszcze chwilę porozmawiać o samej funkcji. W 2018 roku został pan przewodniczącym Rady Miasta Opola. No i właśnie, jak wygląda pełnienie takiej funkcji, dlatego że myślę, że wielu mieszkańców nie do końca sobie z tego zdaje sprawę. Z jednej strony nam się najbardziej kojarzy oczywiście prowadzenie obrad. One często były burzliwe. No i tutaj chyba było to też trochę wyzwanie z uwagi na to, że z jednej strony no, wchodzi w grę polityka, a z drugiej strony no, były sprawy, które po prostu budziły emocje. Tak jest. No jakby funkcja przewodniczącego rady, to ja cały czas wszystkich uświadamiałem, jestem jednym z 25 radnych Rady Miasta. Nie miałem żadnych dodatkowych wielkich kompetencji czy możliwości. To ważne, przewodniczący rady nie jest urzędnikiem, nie jest zatrudniony w urzędzie. Nie siedzę w urzędzie, nie urzęduję wspólnie z prezydentem. Jestem po prostu jednym z 25 radnych, który pełni zaszczytną, jakby nie było, bardzo odpowiedzialną funkcję przewodniczącego, którego podstawowym zadaniem jest organizacja pracy Rady Miasta przy pomocy Biura Rady Miasta, czyli już urzędu, jednostki. Tutaj też muszę powiedzieć i bardzo podziękować wszystkim pracownikom Biura Rady Miasta i wszystkim urzędnikom, którzy obsługują naszą Radę, bo zawsze stawali na wysokości zadania i pomagali
w tej organizacji pracy. Bez nich na pewno by się rady miast nie odbywały i to nie tylko mówię o Radzie Opola, ale o wszystkich. Oni przygotowują projekty uchwał, często właśnie te procesy legislacyjne czuwają, żeby były zachowane, bo to są kwestie publikacji później tych uchwał, okresu wejścia w życie i tak dalej. To są takie techniczne, prawne tak naprawdę zagadnienia, nad którymi stoi tutaj i czuwa Biuro Rady Miasta z panią naczelnik Ewą Statkiewicz, która jest niezastąpiona i naprawdę świetnie to organizuje. Więc to są podstawowe zadania. Organizacja sesji, posiedzeń, komisji, ale także prowadzenie samej sesji. I oczywiście w samorządach takich jak Opole, czyli już mieście większym, no my jesteśmy też stolicą województwa, więc mamy też te funkcje administracji rządowej u nas i tak dalej. Mamy też przede wszystkim w samej Radzie kluby radnych, które są klubami partyjnymi. Tak? No to siłą rzeczy ta polityka się wkrada. I ona faktycznie na przestrzeni tej ostatniej kadencji, ale też wcześniejszej, bo też byłem radnym poprzedniej kadencji, no ona była, tak? Kwestią tylko taką jest, na ile ona ma znaczenie i przełożenie na sprawy lokalne. Oczywiście zawsze można powiedzieć, że w pewien sposób ma, tak? Bo polityka krajowa, spór odwieczny dwóch obecnie wiodących partii politycznych, on się przekłada na sprawy lokalne, tak? Jeżeli my mówiliśmy o ograniczeniu na przykład finansowania samorządów w związku z ograniczeniem wpływów z podatków, no to były decyzje na szczeblu rządowym, ale one bezpośrednio dotykały miast. Dlatego ta dyskusja polityczna w dużych miastach, ona zawsze będzie już w samorządzie, ona jest nieunikniona i nawet próba ukrócenia gdzieś tej dyskusji może się skończyć tak, że radny może zawsze powiedzieć, no ale przecież to nas w jakiś sposób pośrednio dotyczy, tak? I trudno z tym polemizować, więc ta polityka jest, no ja starałem się zachować w tym wszystkim zdrowy rozsądek, ale przede wszystkim starałem się zachować obiektywizm, to znaczy, jeżeli jedna strona zaczęła politycznie się wypowiadać, to zawsze uznawałem, że jeżeli wchodzimy na ten nurt taki troszkę polityczny, to musimy tej drugiej stronie dać też się wypowiedzieć, mniej więcej w równoważnym oczywiście czasie, tak? Bo to też jest istotne. Więc wydaje mi się, że z tej perspektywy czasu nie było takiej sytuacji, że ktoś czułby się pokrzywdzony w takim sensie, że nie mógł się wypowiedzieć, czy nie miał równego dostępu do tej wypowiedzi i tak dalej. Więc to jest takie podstawowe zadanie, a poza tym jest cała sfera takich obowiązków reprezentacyjnych, nazwijmy to, przewodniczącego Rady. Miałem wielki zaszczyt i honor i jestem za to wdzięczny, że mogłem to przeżyć, uczestniczyć w wyjątkowych uroczystościach. Nadawaliśmy jako Rada Miasta tytuły honorowe, więc miałem wielką przyjemność wręczać tytuły honorowych obywateli miasta, zasłużonych obywateli miasta, odznak za zasługi dla miasta Opola. No to są wyjątkowe okoliczności, bo to zazwyczaj doceniamy osoby znane, rozpoznawalne, które swoim dorobkiem zawodowym wpłynęły na rozwój miasta, czy utożsamiają się z tym miastem, czy promują to miasto, więc to były okoliczności wyjątkowe. Często są to też okoliczności związane ze wspomnieniami, tak? Czyli wspominamy święta, wspominamy osoby, które odeszły, czyli spotykamy się przy mogiłach tych osób, mamy związek z organizacjami kombatanckimi, czyli wchodzimy w uroczystości związane z tymi organizacjami, na przykład Dzień Sybiraka i tak dalej, i tak dalej. I tych okoliczności było bardzo dużo. Miałem ogromną przyjemność i zaszczyt współpracować z osobami, które są reprezentantami na przykład organizacji pozarządowych i tak dalej. No i uczestniczyć też w tych wydarzeniach, plus to, że sami też jako miasto organizujemy wiele uroczystości o takim charakterze też patriotycznym, jak chociażby obchody utworzenia dzielnicy pierwszej Związku Polaków w Niemczech. No to też tutaj wspólnie z Biurem Rady co roku organizowaliśmy te uroczystości. No miałem taką możliwość, że akurat przypadała na tą kadencję setna rocznica powołania i Związku i pierwszej dzielnicy, więc organizowaliśmy naprawdę fajne uroczystości związane z rocznicą rodłacką. I tu mam taką dumę też z tego, że udało się to zachować, kontynuować, a nawet może i w pewien sposób rozwinąć. Czy będzie pan tęsknił za tym symbolicznym łańcuchem? Myślę, że tak. Na pewno jest to wyzwanie. Na pewno jest to rzecz, którą życzę każdemu, żeby kto oczywiście ma takie aspiracje, żeby mógł przez chwilę być przewodniczącym, bo poznałby zarówno te fajne strony, te momenty takie naprawdę honorowe, tak, bo reprezentuje się też niejako cały samorząd, całą Radę Miasta, więc to są absolutnie wyjątkowe i niezwykle odpowiedzialne i honorowe funkcje i działania. Natomiast jest też cała oczywiście sfera takiej pracy organizacyjnej, takiej nieoczywistej, gdzie trzeba po prostu wszystko przygotować, no i wiadomo, że tam też pojawiają się pewne i trudności,
wartości. Każdy radny też jest inny, tak? My współpracujemy z radnymi przede wszystkim, przewodniczący przede wszystkim organizuje radnym pracę, więc też no to często były gdzieś tam wyzwania, żeby radnych zmobilizować do złożenia jakichś dokumentów, do dopełnienia jakichś formalności, do udziału w poczcie sztandarowym. To też było jakieś tam zobowiązanie radnych, którzy no są radnymi, żeby reprezentować miasto w poczcie sztandarowym. Natomiast no mówię, raczej tych pozytywnych stron, tych takich wartościowych doświadczeń mam za sobą naprawdę 5,5 roku i jest o czym opowiadać, z całą pewnością. Dziękuję w takim razie. Przypomnijmy jeszcze, dziś ostatnia sesja Rady Miasta, 3 maja, pierwsza inaugurująca nową kadencję. Tak. Wtedy będzie miało miejsce także zaprzysiężenie nowych radnych i wówczas również poznamy nazwiska nowego prezydium Rady Miasta, ale oczywiście z panem przewodniczącym się nie żegnamy, bo cały czas będzie pan służył mieszkańcom jako radny. Tak jest. I być może jako przewodniczący. Być może zostawiamy to decyzji radnych, bo to radni wybierają przewodniczącego ze swojego grona i wtedy też następuje ślubowanie prezydenta miasta Opola i już w miejscu prezydenta, ze względu na to, że obejmuje swój mandat, wchodzi kolejny z listy radnych, ponieważ prezydent też startował do Rady Miasta, więc cały skład Rady Miasta plus prezydent złożą ślubowanie 3 maja na sesji takiej uroczystej o godzinie 13:30. Bardzo dziękuję w takim razie za wizytę w studiu i za rozmowę. Dziękuję. Moim Państwa gościem był Łukasz Sowada, przewodniczący Rady Miasta Opola. Dziękuję bardzo.